z kolei Pina, że dzisiaj będziemy swojej kartą, bo będzie właśnie Pina do Super Trali. Właśnie wyszło to trochę, tak chcieli widać takiego Pina. Ale sobie dzisiaj go skastomujemy. A no i poznajcie naprawdę smutną historię. Zaspoileruję, co się stało z ostatnim moim 10-minutową pracą. Nie, ja kliknąłem gotowe, niemożliwe. Widzowie mi wytropiło takiego pana, już zmieniłem mu kolor skóry, ale jeszcze mamy bardzo dużo rzeczy do zmiany. Pierwszy widowie oczka myślę, że nie wiem, które naprawdę w ogóle nie przypominają moich oczu. No i po 3 minutach, jak sami się, już miałem taką postać i tak, wyszedłem z tej strony. I musiałem zacząć od nowa. Jeśli wy też chcecie, to na końcu tego filmu właśnie wam dam wskazówki, jak robić takie spiny. Ale dobra, przejdźmy do początku. Że mole oczy miałem gotowy, to szybko to poszło i możemy przechodzić do kolejnej kategorii. Jeśli chodzi o minkę, to chwilkę jeszcze się chyba zastanowię. Chyba wiem, jaka była najbardziej podobna. Myślę, że taka właśnie minka... Myślę, że taką minkę mogę mieć podobną w miarę niż w reale, jakby, bo ja też takie mam uśmieszki, nie? Zależy sobie. Dobra, ważne, nic nie powiedziałam. Okej, fajnie było zrobić sobie jakąś lekką taką grzywkę. O, tu jest fryzura od Maisie, co jest? Widzę, więc przyszukamy sobie wszystko. Myślę, że taką grzywkę jakąś... Na pewno ten Irokes. Wydaje mi się, no tam co to było, o, widzowie, myślę, że coś takiego było w miarę podobne do mnie, bo lekko mi zachodzi właśnie grzywka na oko. Myślę, że to, no z puszką, no myślę, że coś takiego, nie? Potem przyszedł czas na akcesoria i chwilę wybierałem, ale w końcu... Ogólnie było aż 32 akcesoria i myślę, że 20 spokojnie było do jakiejś zadymiarze, więc było ciekawie. Między innymi też serduszko do perły. Czego się nie spodziewałem, ale ta stronka została aktualizowana jakiś miesiąc temu, więc naprawdę spoczko. Ale w końcu zdecydowałam się na te cudowne serce. Nie wiem, czy jest takie cudowne. W sumie bardzo żywo akcesoria w danym miarze, ale stwierdziłem, że to serduszko naprawdę mi się spodobało. I no, wydaje mi się, że takie może być dla mnie fajne. Potem w sumie już dość długo rozmyślałam nad kolorem skóry, ale finalnie stwierdziłem, że taki neonowy zielony będzie ładny. A widzowie, taki jest moja decyzja. Taki jest moja decyzja, naprawdę super. Właśnie taki zielony. Wydaje mi się, że ta figurka jest bardzo fajna. Tak, figurka. Emotka. Potem poszukałem trochę po rękach, a znalazłem to. Bardzo ciekawy pistolet, zasłonił całą twarz. O! Wygląda to lekko, jakby to był jakiś żulicz, więc pozwólcie, że może to mi... Ta emotka się jest niżej, jak mi się wydaje. Tu mamy od sama, naprawdę od gasa. Wow! Bardzo żyję z tego. Tak samo jak w akcesoriach, jakieś serduszka czy coś było. A tutaj mamy, no dosłownie wszystko od różnych zadań. O, od Willow, naprawdę bardzo fajnie. I to jest z tej emotki Clash of Clans. I w sumie po kilku minutach zdecydowałem się na basicowe, po prostu ręce. Bo jeszcze tych akcesorii po prostu zasłoniłam troszeczkę. Po prostu jakby brały właśnie mi miejsce, nie? Właśnie była też na ręce, a nie na inne części tej naszego pina. Okej, widzowie, przyszedł czas na akcesoria nasze, jakieś okulary, czy coś w tym stylu, czy na głowę, nie wiem, bo w sumie to jest pin, więc... Nie no, binie. Nie, no nie, to mi zasłania strasznie włosy. Okej, jakby było coś mega fajnego, to spoko, ale raczej nie chcę tej czapy, bo to po prostu nie byłoby to za ładne w przypadku mojego pina. I w sumie trochę to przeglądałem, ale zdecydowałem się finalnie właśnie na tą cudowną czapeczkę Mantisa. Myślę, że to ogólnie pasuje do mojej odznaki tutaj. Wydaje mi się, że naprawdę wygląda to całkiem okej. Okay. Teraz jeśli chodzi o... Co? O, w ogóle tego nie widać, więc nie wiem. Ale usuńmy sobie może brodę, bo pozwólcie, że trochę lepiej będę wyglądał bez tej brody. O, dużo lepiej. Joki, mam łeb! Co to jest podbródek? Nie może tak być, widzowie. Musimy sobie to jakoś zaokrąglić. Co to jest? No, powiedzmy, że tak. No i dobra, mogliśmy przejść do skin akcesorii. Czyli są jakieś coś szczególne na policzku. I w sumie po kilku chwilach zdecydowałem się na... Właśnie te 3 kropeczki, wydaje mi się, że to jest takie małe, a też do mnie w miarę pasuje. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Teraz kolczyki, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy dać kolczyka. Raczej nie. W sensie okej, to było okej. Ale wydaje mi się, że dla mojej postaci lepiej będzie, gdy wyłączę ten kolczyk i nie będę miał żadnego kolczyka. Przyszedł czas na uszy, czyli w sumie też taka rzecz jakby od kolczyków, no bo na uszach się nosi kolczyki. Ale dobra, ważniejsze jest to, żeby je zrobić. Tylko nie chcę wyglądać tak głupio bez uszu.
Przeglądam się, aż zobaczyły właśnie te słuchawki Fraka, które naprawdę bardzo pasują. Okej, nie wiem, że tak dużo takich słuchawek, ale wydaje mi się, że to nawet spoczko pasuje. O, i ostatnią rzeczą właśnie z nas wszystkich jest tło. No i wydaje mi się, że takie nie. Okej, jest to jakieś halloweenowe, ale wydaje mi się, że coś takiego bardziej by pasowało, tak mi się wydaje. No i co? Chyba mamy gotowego skina, naprawdę mi się podoba. No i stwierdziłem, że sobie go zapiszę. Po zapisaniu tego pina wyszło to tak. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie. Iż takiego czarnego alpinu zmienił się na coś takiego, widzę. Widzowie, sorry za format, ale tak to się prezentuje w finale, naprawdę wygląda bardzo fajnie. I jeśli wy coś takiego chcecie mieć takiego pinka na właśnie super celu, właśnie profilu super celowy, chcecie popisać się przed waszymi znajomymi, w moim przypadku jest to aż 5, bo w sumie nie chcę po prostu zapraszać za dużo osób, żeby potem po prostu nie mieć za dużo usuwania. Ale no ogólnie wydaje mi się, że to jest bardzo proste. Chodźcie albo na Twittera, na profil Brawl Stars i pod postem właśnie z MC, z tą emotką. No, moment nagrywania tego filmu jest to najnowszy post. A jak wy to oglądacie, to pewnie nie. Klikacie ten link albo na YouTubie, choćby wpisujecie sobie Brawl Stars Official Channel. Wchodzicie w społeczność i klikacie właśnie ten link. Zobaczcie jeszcze raz, jak cudownie wyszła nasza emotka. Dobra. Nieważne. Nie jestem widzowie żadnym grafikiem, żeby to wyszło jeszcze lepiej, ale wydaje mi się, że moja emotka wyszła tak 7, a może nawet 8 na 10. To na tyle, jeśli chodzi o to, że się lajka, suba. No i co? Siema, następnego.